konferencja DSF Kickboxing Challenge. Mamy przyjemność porozmawiać z Marcinem Różalskim. Witaj, Marcin. Witam wszystkich. Marcin, turniej wagi ciężkiej to jest na pewno coś, co Cię interesuje. 8 nietuzinkowych zawodników, w tym 2 Polaków. Jak upatrujesz szansę właśnie tych 2 Polaków? Bardzo bym chciał, żeby obydwa wygrali turniej, ale się nie da, no będą musieli się spotkać w finale. Wiesz, ja od dłuższego czasu już jestem antyfanem walk polsko-polskich. Po prostu. Ja sam bardzo jestem anty, jeżeli chodzi o mnie. A ogólnie nie podobają mi się walki polsko-polskie, bo jest tyle innych, wiesz, jakichś nacji, z którymi możemy się bić, tak? No ale normalne, że chcę, żeby się spotkali w tym finale, żeby któryś, wiesz, był triumfatorem tego turnieju, ale będzie bardzo ciężko, nie ukrywajmy. To ja Ci powiem więcej, że nie dość, jak oni się spotkają w tym finale, to jeszcze później znowu będą musieli walczyć z Polakiem. No właśnie. Same problemy generalnie. Same tak. Ale fajna inicjatywa, to na pewno troszkę rozrusza kickboxing, scenę kickboxingu. Takie turnieje powinny chyba mieć miejsce. Wiesz co, takie turnieje w kategorii, że z turnieju wyłaniana jest następna osoba, tak. Tylko, że jest to bardziej turniej robiony na zasadzie superwalk. Bo turniej jako turniej, no to dawne te turnieje w K1 było 8 zawodników, tak? 3 walki, żeby wygrać turniej i wszystko odbywało się jednego wieczoru. Tak, i teraz tamte turnieje miały to do siebie, że nieraz podczas walki zawodnik łapał kontuzję i ta kontuzja eliminowała go z następnej walki. Nie można było pokazać 100% swoich możliwości. A druga sprawa, nie ukrywajmy, że często turnieje były układane tak, że jedna drabinka była słabsza, druga mocniejsza i zawsze było 2 faworytów, tak? I zawsze w jednej tej drabince, kto miał lepiej, miał łatwiejszą przeprawę Drowskiego. Tutaj tego nie ma. Myślałem też, że zostanie troszeczkę inaczej rozwiązany schemat doboru zawodników, że będziemy losować na przykład piłeczki, tak jak jest to na mistrzostwach świata w piłce nożnej, tak? Czy mistrzostwach Europy. No nie, Sławek wybrał ten schemat. Może to i lepszy, bo nie spotka się w pierwszej walce 2 Polaków, tak? Tak jakby losowali. No, no chcąc nie chcąc, to fajna inicjatywa, że taka, wiesz, sprawiedliwie będzie dobrany zawodnik do walki o pas w finale z Tomkiem, nie?